W sobotę 8 sierpnia doszło do feralnego zdarzenia w kopalni Marcel w Radlinie, skutek którego śmierć poniósł 33-latek zatrudniony jako elektromonter pod ziemią. Wypadek wydarzył się na ładowni akumulatorów na poziomie 800. Młodego mężczyznę znaleziono pomiędzy lokomotywą a stanowiskiem do ładowania akumulatorów. Do zdarzenia odniósł się rzecznik prasowy Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski. O 12.09 zauważono pracownika zakleszczonego pomiędzy stołem baterii a lokomotywą. Lekarz stwierdził zgon. Na miejscu przeprowadzono oględziny miejsca wypadku z udziałem Wyższego Urzędu Górniczego i Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku. Sprawa jest w dalszym ciągu badana przez wspomniany już wcześniej Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku.